Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Już nie raz w naszych odcinkach wspominaliśmy Wam o tym, że czasy tak zwanej komuny w naszym kraju, no to nie był zbyt wesoły okres. Czemu? Nie ma się teraz co powtarzać, i pewnie jeszcze nie raz sobie o tym powiemy, co nie zmienia jednak faktu, że ludzie wtedy przecież żyli. Co więcej, uśmiechali się i znam nawet osoby, które twierdzą, że częściej niż w czasach obecnych. Często uśmiech na twarzach wywoływały rzeczy, które już wtedy stały się kultowe, a dzisiaj niektóre z nich przeżywają prawdziwy renesans, gdzie zjeżdżała się zbuntowana PRL-owska młodzież, żeby posłuchać muzyki, jaka fura wreszcie zmotoryzowała nasz kraj i co najchętniej oglądano i czytano. W PRL Czas na nowy odcinek Historii bez Cenzury. Maluch, czyli Fiat 126P. W 1968 roku dyrektor Wytwórni Sprzętu Mechanicznego w Bielsku Białej zaprezentował na konferencji w Katowicach swój referat o tym, jak już dawno zmotoryzowano inne państwa Włochy czy chociażby Niemcy. Przepis na to był prosty małolitrażowe, tanie w produkcji samochody, robione na miejscu, na które ludzi byłoby stać. Kultowy Garbus czy Fiat 500 to był kurs, jaki należało obrać, i słuchacze byli faktycznie pod wrażeniem, ale niestety zaraz potem wszedł na mównicę Towarzysz Gomułka był tak wściekły, że twarz miał czerwoną jak, jak flaga ZSRR. Powiedział, że chyba towarzysze dyrektora zdrowo posrało z marzeniami o rodzimej motoryzacji na szeroką skalę. Obywatele mają myśleć o robocie, a nie o podróżowaniu, a jak już gdzieś koniecznie muszą jechać, to są państwowe autobusy czy pociągi. Był tak wściekły, że w sumie szybko zakazał z rozpędu jeszcze produkcji bogu ducha winnej, w sumie Syreny. Za to na jej miejsce niebawem pojawiła się kolejna niedostępna dla zwykłego obywatela, nazwijmy to limuzyna, czyli Fiat 125P. Dostępna nie tylko dlatego, że trzeba było być naprawdę ustawionym tęgo w partii, żeby takie cudo dostać, ale przede wszystkim dlatego, że większość i tak szła na eksport. Na szczęście bardziej otwartym na nowe pomysły okazał się inny pierwszy sekretarz Edward Gierek. To za jego kadencji wrócono do pomysłu małej fury dostępnej dla przeciętnej rodziny. Jednak wbrew pozorom wcale nie padło od razu na licencję od Fiata, bo prowadzono też rozmowy z Volkswagenem, Citroenem czy Renault. Ale ostatecznie zdecydowano się na produkcję następcy kultowego Fiata 500, który zmotoryzował Włochy. Czemu akurat ten samochód? Bo miał być najtańszy w produkcji, z uwagi na silnik chłodzony powietrzem. To znaczy między innymi, ale głównie z uwagi właśnie na ten silnik. W każdym razie machina ruszyła, ale zanim maluch podbił polskie drogi, to jeszcze musiało minąć mnóstwo czasu, bo to właśnie on okazał się gigantyczną przeszkodą. Bo drodzy młodsi widzowie, w PRL-u to nie było tak jak dzisiaj: że jak się ma wystarczająco dużo pieniędzy, to można sobie iść do salonu i kupić samochód. Nie, nie, nie. Najpierw trzeba było wylosować przydział na malucha, czyli możliwość kupienia samochodu. Ewentualnie taki przydział można było dostać za wzorową pracę. Później trzeba było zapłacić część z pełnej sumy 69 hehe tysięcy złotych i czekać tydzień, miesiąc, parę lat. Słyszałaś, że komuna upadła? A ja od dwóch lat na malucha czekam. Ty to akurat już masz od dawna. Fabryka nie wyrabiała z produkcją i obsuwy były ogromne. Pierwsi szczęśliwcy wyjechali na drogi w roku 73, ale bardzo szybko okazało się, że szczęśliwi byli tylko przez moment, bo Fiat 126P miał być samochodem bardzo awaryjnym i producent raczej się tego spodziewał, ponieważ gwarancja trwała 6 miesięcy. Zwłaszcza pasek klinowy podobno lubił się tęgo spierniczyć i tutaj przechodzimy do kolejnego mankamentu związanego z małym Fiacikiem. Ktoś powie: A e, co to za problem? Samochodzik lekki można dopchać przecież do mechanika. Przy czym, no wiecie, nawet najlepszy mechanik na świecie będzie miał tęgi problem, jeżeli nie będzie miał części zamiennych. A o te swojego czasu w PRL-u było równie ciężko, co o nowe samochody. Dochodziło nawet do sytuacji, kiedy warsztat, mimo trwającej gwarancji, odmawiał wykonania usługi z uwagi na brak części zamiennych. Nawet o głupi pasek klinowy ludzie musieli czasem pisać podania do polmo czyli takiego maluchowego ASO. Jednak był w tym wszystkim jeden plus. Jak już się dorwało tą upragnioną, część zamienną, to lwią część napraw człowiek mógł ogarnąć sam pod blokiem. Nie trzeba było zabierać do mechanika, bo tak uroczo prosta była to konstrukcja. Czemu Maluch stał się aż tak kultowy? Dla jednych to był pierwszy samochód, jaki w życiu mieli, dla jeszcze innych to była pierwsza fura za kierownicą, której usiedli jako dziecko, bo miał ją dziadek, na przykład. Tak. To ja jestem. Dla jeszcze innych, maluch był ukoronowaniem kariery zawodowej i nagrodą za długie lata czekania. Jeszcze dla innych, to była pierwsza poważna przygoda z mechaniką, która popchnęła taką osobę na ścieżkę, na której końcu był własny warsztat, albo tytuł inżyniera chociażby. Ale przede wszystkim, maluch dla większości Polaków był wreszcie możliwością wyrwania się z domu w jakąś podróż własnym samochodem, który nie kosztował takich pieniędzy, które zwalały człowieka z Zakup malucha był dla przeciętnych Kowalskich przełomowym momentem. Kowalskich albo Karwowskich. No właśnie. Kultowe seriale. Tak, tak, zaraz będzie o 40-latku, ale wcześniej musimy sobie jeszcze opowiedzieć o innej kultowej produkcji, pierwszej na taką skalę w historii powojennej Polski. Oczywiście mowa o serialu Czterej Pancerni i Pies. Oczywiście wcześniej też były seriale, które były całkiem przyjemne fabularnie, jak na przykład Wojna Domowa, ale jeśli chodzi o rozmach, o skalę produkcji, to te seriale przy czterech pancernych wyglądały jak czechosłowackie pornosy przy Władcy Pierścieni. A wszystko dzięki zespołowi filmowemu Syrena, którego szef uznał, że książka pana Przymanowskiego ma generalnie fantastyczny potencjał na serial przygodowo-wojenny. Miał chłop i miał też rozmach jak na tamte czasy. Ludzie absolutnie oszaleli na punkcie tego serialu, który miał prawie wszystko. Akcje, kupę śmiechu, budowanie napięcia, wątek miłosny i odniesienia do nie tak przecież wtedy jeszcze odległej przeszłości. Janek Kos stał się obiektem westchnień dziewcząt, a mnóstwo młodych chłopaków pomyślało dzięki temu serialowi, że takie zbycie czołgistą to jest to, co chce w życiu robić. Jednak ten serial nie miał wbrew pozorom wszystkiego. Nie miał na przykład zgodności historycznej. Takie były wtedy czasy, że produkcje wszelakie, a wysokobudżetowe to już na pewno musiały być w zgodzie z ludową propagandą. To też z czterech pancernych i psa na przykład nie dowiemy się niczego złego o Związku Sowieckim. Natomiast dowiemy się, że Ludowe Wojsko Polskie i Armia Czerwona oczywiście też, w sumie to nikomu krzywdy nie zrobiły naturalnie poza nazistami. Ten serial był bardzo mocno wycelowany w młodych ludzi urodzonych w czasie wojny albo zaraz po niej, za pomocą świetnego serialu. Łatwiej było tym ludziom wmówić, że Sowieci to w sumie spokoziomki, a wojna to bardziej fajna przygoda niż cholerny horror. Przejdźmy teraz do innego kultowego serialu, może mniej bojowego w przekazie, za to też odrobinę umoczonego w propagandzie, co jednak nie znaczy, że 40-latka nie dało się przez to oglądać. Ten serial nawet dzisiaj jest w pytę, a w momencie jak był nowością w telewizji, to oglądało się go pewnie jeszcze lepiej. Czemu? Ponieważ bardzo łatwo było się utożsamić z tym, co się widziało na ekranie. 40-latek to był przekrój ówczesnego społeczeństwa. Znajdziemy tam chociażby kobietę, która żadnej pracy się nie boi, maliniaka, czyli wazeliniarza cwaniaka, no i oczywiście rodzinę Karwowskich na czele z tytułowym czterdziestolatkiem, inżynierem wożącym się maluchem. Ta rodzina miała swoje problemy, nie jakieś demoniczne, ale dosyć istotne. I to były problemy tego kalibru, z którymi musieli się na co dzień mierzyć zwykli telewidzowie, więc to był serial dla każdego. I w związku z tym propaganda musiała tam co nieco dorzucić. Bo absolutnie nie jest to przypadek, że głównym bohaterem był inżynier pomagający w budowaniu nowej Polski, konkretnie trasy Łazienkowskiej. Jest dobry w swojej pracy, więc zasługuje na swojego fiata 126p. Tego typu przykładów promowania gierkowskiej propagandy sukcesu było w tym serialu zdecydowanie więcej, a sympatyczna rodzina karwowskich miała być przykładem i dowodem na to, że w PRL-u da się całkiem spokożyć. Prawda, dało się! Pomijając jednak cały ten propagandowy przekaz podprogowy, to 40-latek był naprawdę ekstra. Fajnie napisane postaci, błyskotliwe teksty, dobra gra aktorska, reżyseria... O! Reżyseria! O tym sobie musimy trochę więcej powiedzieć, moi drodzy, ponieważ nie odpuszczę sobie pewnej osobistej dygresji. Reżyserem 40-latka był pan Jerzy Gruzan. Panie Jurku, co się wydarzyło w Pana życiu, proszę mi tutaj powiedzieć, zresztą nam wszystkim również, że po latach postanowił Pan nie tylko wyreżyserować, ale również zagrać w najgorszym filmie świata, jakim bez wątpienia jest Gulczas A, jak myślisz? Chociaż nie, bo jak już wszyscy myśleli, że gorzej się nie da, toś Pan zrobił drugą część. Upadek reżyserski pana Jerzego Gruzy to niestety bardzo smutny przykład na to, że nawet mając w CV takie perełki jak 40-latek, w każdej chwili można się artystycznie wypierdzielić na ryj. Dobra, następna kategoria, bo się zdenerwowałem. Festiwal w Jarocinie. To no w sumie całkiem zabawne, że ten festiwal, który stał się przecież jednym z symboli buntu przeciwko ustrojowi, przez kawał czasu był przez władze wspierany, ale to pewnie tylko dlatego, że pierwsze edycje nie miały zbyt wiele wspólnego z tym, czym później Jarocin się stał, ponieważ pierwsze edycje były wpisane do kalendarza Ministerstwa Kultury. Można tam było usłyszeć kapele m.in. wojskowe, organizować, pomagała go komunistyczna młodzieżówka, a hajsem sypała lokalna cukrownia. Wszystko szło całkiem nieźle, festiwal się rozwijał, zrobił się ogólnopolski, władza mogła być zadowolona, ale wszystko w pewnym momencie się zmieniło. Jaki to był moment? Moment, kiedy wkurzył się w sumie cały kraj stan wojenny. Dekada generała Jaruzelskiego wywołała wściekłość chyba we wszystkich warstwach społecznych, ale wiadomo, że najbardziej zbuntowana to zawsze jest młodzież. A ona znalazła swoje miejsce do zjazdów właśnie w Jarocinie, gdzie słuchając często agresywnej muzyki mogła się wyładować. Albo wściec jeszcze bardziej, to właśnie w Jarocinie na szerokie wody wypłynęło więc wiele kapel punkowych czy metalowych. Ale zaraz, przerwie mi za moment jakiś stały bywalec Openera czy innej modnej imprezy. Bo co to za festiwal bez wielkich gwiazd. Wielkie gwiazdy znane z telewizji czy radia od pewnego momentu miały zakaz wstępu na tą imprezę, bo organizatorzy, jak i zresztą publiczność też, miała bardzo jasną zasadę. Jesteś w publicznych mediach? To znaczy, że trzymasz tą cholerną władzą, w związku z czym mamy cię w dupie. I to nie tylko moje wymysły, tylko potwierdza to chociażby Muniek Staszczyk czy Krzysztof Grabowski, który dzisiaj bardziej jest znany z Kijowych piosenek o smarowaniu chleba, ale w czasach Jarocina był w kapeli ręce do góry i wspomina tak. Telewizja kojarzyła nam się z kolaboracją i wstydem. To taka macka systemu, która robiła ludziom wodę z mózgów. Co? Scena w zbuntowanym Jarocinie była więc miejscem dla muzyków równie zbuntowanych i wściekłych, co ludzie pod sceną. To właśnie tam szeroka publiczność pokochała takie kapele jak Kat, Deserter czy TSA. Tylko teraz, żebyście nie pomyśleli, że Jarocin to było takie miejsce, że strach tam było jechać. Podobno było całkiem bezpiecznie. Przy okazji wybierano też nic pola namiotowego, a jeżeli ktoś potrzebował księdza, to tych wbrew pozorom było całkiem sporo na miejscu i zawsze byli chętni do pomocy. Festiwale w Wierociny siłą rozpędu pojechał jeszcze po upadku komuny do 1994 roku. Co prawda, reaktywowano go w 2005, ale starzy bywalcy twierdzą, że to już nie to samo. Kultowe komiksy. Niektórzy do dzisiaj z uśmiechem na twarzy wspominają kultowe komiksy z czasów PRL-u, jednak warto wiedzieć, że początki były naprawdę toporne. W pierwszych latach po wojnie już samo słowo komiks było źle widziane, ponieważ kojarzyło się z zachodnią kulturą, a ta była przecież zła. Co jednak nie znaczy, że w tych historyjkach obrazkowych władza nie widziała wielkiego potencjału propagandowego, bo przecież młodzi ludzie pragnęli historii przygodowych. A taka forma była bardzo przyjemna, tylko trzeba ją było dostosować do komunistycznych realiów. Przede wszystkim nazwa, żaden komiks, a historie obrazkowe. Były one umieszczane w gazetach i żeby nikt nie pomyślał, że twórcy inspirowali się parszywym zachodem, to uznano, że dialogi nie będą w tych takich dymkach charakterystycznych, a pod obrazkami, razem z tym, co ma do powiedzenia narrator. A tematyka jak wszystko w pierwszych latach po wojnie, toporna, strasznie i zdecydowanie mało młodzieżowa, no bo były to tematy typu walka z wrogami ludu, albo jeszcze lepiej współzawodnictwo w pracy. Nie ma się zatem co dziwić, że takie komiksy a nie komiksy, a historie obrazkowe jak walka o czarne diamenty nie okazały się produkcjami kultowymi. Na szczęście przyszedł rok 1956, a wraz z nim tak zwana odwilż. Bez wdawania się w zbędne w tej chwili szczegóły, zrobiło się trochę mniej kijowo w kraju i było to widać w wielu aspektach i komiksy nie były tutaj wyjątkiem. Zaczęły się nie tylko oddzielać od gazet, ale przede wszystkim zaczęły poruszać tematy, które jakkolwiek młodych ludzi interesowały. Zaczęły się faktycznie robić przygodowe. Doskonałym przykładem na to jest bezdyskusyjnie kultowy komiks Kapitan Żbik. Jeszcze bardziej kultowym komiksem niż Kapitan Żbik okazał się Kajko i Kokosz z wielu powodów, ale zacznijmy od jego twórcy, człowieka orkiestry Janusza Christy. Dosłownie człowieka orkiestry, bo był magazynierem, perkusistą, rysownikiem i scenarzystą tego rysunku zresztą. Sam się nauczył i zadebiutował już w 1956 roku swoimi krótkimi historyjkami, ale prawdziwy przełom nastąpił dwa lata później, bo wtedy świat po raz pierwszy ujrzał komiksowy pasek o Kajtku majtku, a ten później ewoluował w pasek komiksowy Kajtek i Koko, który to później przemienił się już w kultowy komiks Kajko i Kokosz. O co tam chodziło? To były przygody dwóch słowiańskich wojów o imionach oczywiście Kajko i Kokosz, a ich największym wrogiem był koleżka zupełnie przypadkiem ubrany w ciuchy przypominające te krzyżackie. Obaj bohaterowie świetnie się uzupełniali, bo jeden był bardzo waleczny i przebojowy, tylko kurde... Trochę mały, za to drugi był troszeczkę głupszy, ale za to bardzo silny i generalnie ogromny. Brzmi trochę znajomo, co? Tak, tak, nie od dzisiaj toczą się spory o to, czy polski rysownik zapożyczył koncept z Asterixa i Obelixa, czy może jednak było odwrotnie. Teoretycznie, francuski kultowy komiks zadebiutował wcześniej niż kajko i kokosz, jednak pan Christa stworzył pierwowzory swoich postaci przecież kawał czasu wcześniej. Również popularna jest teoria, że te dwa koncepty o idealnie uzupełniających się kumplach wojownikach powstały niezależnie od siebie, bo nawet czasy się różnią: kajko i kokosz działali w średniowieczu. Ale czy na pewno? Bo w tych komiksach autor przemycał czasem w sposób wręcz niesamowity bekę z absurdów PRL-u. Na przykład w komiksie Na czasach nasi dzielni wojowie musieli stawić czoła między innymi funduszowi w czasów pracowniczych. Na szczęście te czasy, podobnie jak produkcja Malucha czy Czterech Pancernych, to już historia. W przeciwieństwie do komiksu Kajko i Kokosz, bo ta kultowa seria Wróciła i to w wielkim stylu. Za kontynuację losów tych bohaterów wzięli się ludzie bardzo szanowani w środowisku, a przede wszystkim wychowani na tych kultowych komiksach, i naprawdę ich ostatnią intencją byłoby zepsucie kultowego komiksu, nieżyjącego już niestety pana Christy. Stworzyli więc historię w starym stylu, pełną przygód. Czarów i jaj nie z tej ziemi. Co prawda, niestety nie mogę wam za dużo jeszcze powiedzieć o fabule, ale z drugiej strony mam nadzieję, że wydawnictwo Egmont za mocno mnie nie przekopie, jak wam po znajomości zdradzę, że w pierwszej pełnometrażowej historii z nowego albumu Kajko i Kokosz nowe przygody królewska konna, nasi bohaterowie muszą się sprawdzić nie tylko jako obstawa księżniczki, ale również jeden z nich w pewnym momencie staje się częścią elitarnej jednostki. Koniecznie. Sprawdźcie losy bohaterów tego kultowego, perelowskiego komiksu, a my widzimy się już niedługo.